Oddaję mikrofon panu Tadeuszowi Kulkowi, autorowi ponad 2500 portretów, który przygotował dla nas tą wystawę. I potem też będę chciała, żeby osobne zdjęcie zrobili sobie nasi artyści. Rozalia Nowak, Basia, Tadeusz Kurek, pani Karolina Gorazda, pani konsul, młody człowiek w tym pięknym kitlu na tle swojego portretu. Proszę bardzo. Witam państwa serdecznie w drugim dniu spotkania przy portrecie, w ogóle wielkiego wydarzenia, bo wczoraj wszystko było po polsku, dzisiaj jest po angielsku, ale ja zrobiłem wyjątek dla mnie, ponieważ bardziej francuski język opanowałem. Jeżeli chodzi o język angielski, to jest przede mną, chociaż ja mam dopiero 87 lat, będzie mi potrzebny do obrony pracy doktorskiej. To muszę szybko opanować. Mili państwo, moje rysunki, które dotyczą stolic Polski, pomysł narodził się w 2000 roku. Przez kilkanaście lat jeździłem do tych naszych stolic, do Poznania, do Gniezna, do Krakowa. W Krakowie mam rodzinę, wnuk jest obok, który pomaga, zna znakomicie język angielski. Natomiast wspiera mnie, jest moim przewodnikiem po Londynie, bo inaczej bym tutaj sobie nie poradził. Ale chcę powiedzieć, że na żywo ponad 3/4 tych obiektów, różnych zakątków moim, przeze mnie wybranych stolic, to pokłosi kilkunastu lat, jak powiedziałem. Wystawy te, stolice Polski, obiegły już 3 kontynenty. Jeszcze mam zamiar w Chinach, wystawa ta już jest, tylko ze względu na epidemię musiała się przesunąć. A tam jest w ogóle procedura, tak jak u nas w PZPR-ze kiedyś, tam cały sekretarze decydują, tam te procedury nastąpią, ale także mam w planie, chciałbym zaliczyć Afrykę RPA, też jest to do przeskoczenia. Niemal na każdej wystawie mojej uczestniczyli, dzisiaj wyjątkowo nie ma pana ambasadora, ale wczoraj był jego przedstawiciel. Jest pani host? Jest pani, bardzo przepraszam, to ja coś teraz, a na końcu, mam niespodziankę. Chociaż pana ambasadora nie znam, ale zaraz pani wręczę jego wizerunek. Mili państwo, kończąc, żeby nie przedłużać, to ta wystawa sporo mi zrobiła satysfakcji. Jest ona takim moim jednym z wielu tematów. Ja w ogóle ponad 20 różnych tematów zrobiłem, a wspomnę właśnie, proszę bardzo, z internetu. Państwa, ambasador Polski w Londynie. Przekazuję. Proszę powiedzieć, że pana ambasadora. Będę miał kolejną pracę w ambasadzie. Mili państwo, w wielu konsulatach, na przykład taką ciekawostkę powiem, jak miałem wystawę we Lwowie, też były pokazane stolice Polski, mili państwo, nie zgadniecie, ilu jest konsulów. Lwów ma najwięcej na świecie konsulów, bo aż 17. Na moją wystawę przyszło 6. Miałem z nimi wspaniałe kontakty. No, było to wszystko cudowne. I moje prace znajdują się w wielu ośrodkach, niemal na całym świecie, bo mimo, że w Chinach jeszcze nie miałem, ale jest w Chinach i kolega będzie pilotował moją wystawę wakacje w Japonii, konkretnie będzie to Tokio, tam będzie 2 tygodnie przebywał, jest to mistrz świata w pływaniu, mój przyjaciel Józef Różalski, konkretnie mówię, żeby to nie było fikcją. Mili państwo, wczoraj mówiliśmy o portrecie, a dzisiaj państwo wspaniale się też wypowiadali. Ja tylko powiem po polsku, że i wczoraj o tym mówiłem, że Jan Matejko był takim pierwszym prekursorem, który pokazał nam wizerunek królów, których nikt by nie wyobrażał sobie, nie widział mnie konkretnie. Pani Barbara Hamilton, mówię w skrócie, Ciąrowska, też
pokłon. Oglądałem, kiedy Karol teraz miał koronację, to córka moja, co moja, a jego, ta mama mówi, słuchaj, włącz telewizor, bo będzie również miała pani Hamilton. Ja mówię, o, świetnie, bo ja też będę prawdopodobnie z nią prezentował tutaj w Londynie niedługo swoje prace. Oglądałem pani Barbaro, tak znam panią wcześniej, niż pani to przekroczyła. Sympatycznie, nawet powiem, że pani bardziej uroczo i jako artysta powiedzieć, wolę panią o tak z bliska niż przez szkło telewizji. Choć atrakcyjnie pani występowała. I mówili państwo, portret, skończę może o tym. Ta wystawa jeszcze dotrze do wielu szkół, do wielu różnych instytucji. Jest to, powiedziałbym, wystawa, która jest małym przedsięwzięciem, ale takim o charakterze patriotycznym, bo do wystawy, mili państwo, pokażę wam. Dołączyłem i pani minister spraw zagranicznych w Warszawie do ambasadora w Brazylii wysłała tekst tego wiersza. Ja go przeczytam. Biało-czerwona. Ja przeczytam. Ja ten wiersz przekazałem dzisiaj pani dyrektor do Szkoły Polskiej na stałe jako wsiara. Ja przeczytam ten wiersz, to zobacz państwo. Sorry for Polish, we nearly finished. This poem is written in Polish, so please understand, okay? Thank you. Biało-czerwona, jesteś symbolem mojej ojczyzny, biel i czerwień na tobie. Ile razy pokrył cię blizny, tego nikt nie opowie. Noszono cię z dumą, ratowano w potrzebie, śpiewano, że mury runą i ginęli za ciebie. Jaką moc masz, biało-czerwona? Czemu tęsknią za tobą, gdy na obczyźnie cię zobaczą, płacząc, mówią, to ona. Może są inne flagi, bardziej kolorowe i lśniące, ale moja biało-czerwona zawsze budzi uczucia gorące i dlatego nie pozwolę, by wieszano ją na płocie. Nie oddam fanatykom w niewolę, bo zbłukają ją w błocie. Przygarnij do swego domu, obmyj, oczyść wszystkie blizny, nie daj skrzywdzić jej nikomu. To jest symbol twojej ojczyzny. Autor Szymon Lada. Mój przyjaciel. Mili państwo, pan Szymon Lada był inspektorem przez ponad 30 lat w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale to był wyjątkowym człowiekiem, dużej wiedzy i tak dalej. Ale w ostatnich kilku latach odkrył w sobie, że jest poetą. I mili państwo, ja mówię, a chcę w ogóle powiedzieć, że ja mam wspaniały kontakt z poetami. Ponad 70 ilustracji książkowych jest za mną, mojego autorstwa. Nie tylko okładki, ale wewnątrz są ilustracje. Jest inaczej się czyta, jeżeli jest przełożone to rysunkiem, w miarę dobrym, mam nadzieję, rysunkiem. O, ja preferuję realistyczne malarstwo. Uwielbiam, państwo dzisiaj wymieniali Jacka Malczewskiego. To właśnie mój idol, ale jeszcze jest jeden, dwóch takich mam. I oni na razie się nie zmieniają, jeżeli chodzi o mój wybór. Jeszcze jest Stanisław Wyspiański. A pan się państwa zaskoczy na temat portretu. Dzieci wykonane portretowe, w portrecie Jana Matejki nie są tak doskonałe jak portrety dorosłych. Natomiast o wiele lepiej radził sobie Wyspiański Stanisław. Zdecydowanie. Ja przynajmniej takie mam zdanie. Miękkość, lekkość, różne techniki i tak dalej. I doskonałym był po prostu twórcą. Pani Barbaro, ja do pani jeszcze na koniec, jak pani pozwoli, pani profesor. Pozwolę parę minut, bo... Ale bardzo krótko. Bardzo krótko. Byłem mile zaskoczony, że pani prowadzi Fundację Portretów. I ja mam kilka propozycji, żeby to, taką przeciętność tych i ilość tych wystaw współczesnych przebić jeszcze, a po prostu
wykazać w swojej fundacji. Mam kilka propozycji. Między innymi ma Pani możliwość zrobienia wielkiego międzynarodowego konkursu na projekt, na portret. On może być co dwa lata powtarzany. On, my, którzy się zgłosimy do takiego konkursu, możemy dokonać wpłaty, żeby nie mieć problemów z wydaniem albumu czy katalogu. Mogą być przeróżne. Ja mam kilka. Panie Teuszu, te propozycje to proszę tyle. W kuluarach, bo nie zdążymy otworzyć wystawy. Tylko tyle i przepraszam, że nie pozwoliłam. Dziękuję za piękną wypowiedź. Ja liczę na to, że pan przygotuje okładkę do mojej poezji, bo też pisze wiersze, chyba dlatego mamy tak dobry kontakt. Dziękuję. Oklaski dla pana Tadeusza. Chciałabym, zanim zaczną państwo oglądać tą przepiękną wystawę, żebyśmy zrobili sobie wspólnie zdjęcie. Najpierw poproszę naszych artystów, panią Rozalię Nowak, pana Tadeusza Kółka, panią Barbarę Kaczmarowską-Hamilton, panią konsul, panią Karolinę Gorazdę i tutaj tego młodego człowieka w kitlu. Najpierw zdjęcie na tle portretów dla tych osób, żebyśmy uwieńczyli naszych artystów, a potem wszyscy razem zrobimy zdjęcie i będzie czas na obejrzenie tych pięknych prac Rozalii Nowak, Tadeusza Kółka i pani Barbary Kaczmarowskiej-Hamilton. To jest niesamowite, bo ta przyjaźń między artystami pokazuje, że oni z sobą nie rywalizują. Oni z sobą współpracują, promując dobry wizerunek polskich Polaków za granicą. Minuta dla fotoreporterów i zapraszamy też panią konsul, panią Karolinę Gorazdę i ciebie. Prosimy i potem wszyscy razem.